Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dzisiaj omawiamy sprawozdanie, które dotyczy okresu 2010-2011. Tak jak to było wspominane, w 2010 jest to okres, kiedy były duże zdarzenia powodziowe na terenie Polski. Ja akurat pochodzę z powiatu garwońskiego, w którym dwie gminy, gmina Maciejowice i gmina Wilga, mają problemy z niepokorną rzeką Wisłą. Ale są to problemy spowodowane przez zły stan urządzeń technicznych, szczególnie wałów przeciwpowodziowych. W 2010 roku na odcinku 15 km na terenie gminy Maciejowice, gdzie wały były zmodernizowane od 2002 roku, modernizacja trwała, żadne działania przeciwpowodziowe nie były potrzebne, były prowadzone działania prewencyjne. Natomiast na odcinku pozostałych 14 km były prowadzone działania zabezpieczające i udało się prawie 90 jednostkom straży pożarnych, ochotniczych straży pożarnych uchronić gminę i tereny przyległe przed powodzią na terenie gminy Maciejowice, gminy Wilga. Stąd moje pytanie, ponieważ były prace przygotowawcze do dalszej modernizacji i budowy wałów przeciwpowodziowych na odcinku 14 km. Szacunkowy koszt tych wałów był około modernizacji 20 milionów. Tu dzisiaj mówimy o miliardach złotych, gdzie odszkodowania były wypłacane mieszkańcom. I czy w tym momencie, właśnie może pytanie do pana ministra, jakie są plany dalszych modernizacji wałów wiślanych od strony granicy województwa mazowieckiego z województwem lubelskim, ponieważ działania prewencyjne i modernizacja tych wałów byłaby o wiele mniej kosztowna niż wypłacanie odszkodowań w przyszłości dla mieszkańców, jeżeli ewentualnie takie tragiczne zdarzenie miałoby miejsce w przyszłości, a takie zdarzenia co kilka lat mają miejsce. Dziękuję bardzo.